Siemanko, witam Was w nowym odcinku LEGO Miasta. Dzisiaj zabieramy się za długo wyczekiwany most. Od razu mówię, że to będzie odcinek zdecydowanie bardziej typu męczymy się, kombinujemy, wymyślamy, niż faktycznie robimy jakąś dużą budowę. A to dlatego, że tutaj jest mnóstwo rzeczy do wykombinowania, jak wykombinować połączenie torów z ulicą, jak to w ogóle skonstruować, żeby to się w całości trzymało. No i finalnie, żeby to przeszło elegancko nad rzeką, żeby most nie miał zbyt dużego kąta nachylenia, bo tego samego nie zrobimy z torami. I jak to połączyć na drugim brzegu? No dużo jest tutaj do rozkminiania. Ja mógłbym to zrobić poza kamerą, ale trochę bez sensu, bo co, potem bym to robił drugi raz na kamerze i udawał, że o kurde, ale mi fajnie wyszło. No nie, nie. Pokazuję Wam wszystko tak, jak buduję, dlatego Wam też po prostu pokażę, jak to wszystko rozkminiam, jak się z tym męczę i na pewno jak dużo rzeczy mi nie wychodzi. Generalnie planowałem zacząć ten odcinek od poprawienia rzeki. Jak widzicie, mam tutaj już mały kawałek odtajlowany, ale zostałem w ostatniej chwili, powiedzmy, zainspirowany do zmiany koncepcji i po prostu zrobimy tą rzekę lepiej, ale później. I tak bym tego dzisiaj nie skończył, bo brakuje mi klocków, więc możemy poczekać. Powiem tylko, że słucham Waszych opinii i na pewno macie rację co do tego, żeby przenieść pomost tutaj, żeby urozmaicić tajlowanie i że za dużo tych wysepek. Zrobimy to, ale później. Musimy się zająć jednak tym płytkowaniem pod samym mostem. Zamienię te płytki 16x32 na normalną płytkę 32x32, dlatego że też przekonaliście mnie co do tego, żeby plaża nie była tutaj wysunięta w ten sposób, bo to by trochę dziwnie wyglądało. Damy ją normalnie tutaj tak. No i nadbudujemy też zwykłymi plejtami, tak żeby to wchodziło trochę na tą wodę. Więc to trafi tutaj i gdzieś musimy dać całą płytkę. Mam jedną całą płytkę niebieską, więc odczepimy to i damy ją na to miejsce. Ale brzeg z tej strony na wysokości mostu musimy ogarnąć, no bo potem będziemy mieli tutaj zdecydowanie zbyt trudny dostęp. Dobra, myślę, że trzeba się już zabrać za tą część główną, to znaczy wybudowanie po prostu ulicy. Budujemy oczywiście w technice snot, tak jak budowałem do tej pory. Jeżeli nie wiecie, jak to jest wybudowane, to musicie obczaić. Trzy chyba odcinki w nowym LEGO Mieście były na temat ulic, tak mi się wydaje, więc któryś z nich Wam doskonale wytłumaczy, jak to jest zbudowane. Mam tylko nadzieję, że starczy mi bricków 1x2, bo no, jak sami widzicie, będzie ich tu potrzebne mnóstwo. Kurczę, ostatnio jak to rozkminiałem, to doszedłem do wniosku, że tutaj odległość torów do ulicy jest odpowiednia. Zostają tutaj 4 study. Teraz sobie myślę, że to jest trochę za dużo. I nie wiem, czy nie powinienem tych torów przesunąć jakoś bliżej ulicy. Tylko że jedyny sposób, żeby to zrobić, to użycie tych elastycznych fragmentów torów, których nienawidzę, naprawdę. No nic, spróbujmy najpierw zrobić to tak, jak mam teraz, a później najwyżej będziemy przesuwać tory. Tutaj na pewno będzie dużo zabawy z tym i tutaj niestety mam na myśli taką niefajną zabawę. To nie jest zbyt ciekawe, przynajmniej do oglądania, bo ja osobiście lubię budować takie rzeczy. Tak jak nie lubię powtarzalności generalnie, to lubię budowanie, które pokazuje mi, jak coś rośnie, jak się coś zwiększa,
I to jest taki przykład, to jest dla mnie osobiście bardzo satysfakcjonujące i myślę, że nie tylko dla mnie, generalnie wszyscy lubią widzieć, jak coś rośnie, jak coś się powiększa, zwłaszcza jak można mieć samemu na to wpływ. No ale żeby was nie zanudzać, to ja mam drugie takie coś. Oczywiście tutaj na środeczek trzeba będzie dać odpowiednie plejty, tak samo po bokach. Mam nadzieję, że uda mi się to jakoś skleić, bo nie jestem pewien, czy starczy mi tych plejtów. Ja się skupiłem na brikach 1x2, a tutaj kurde, w sumie potrzeba też bardzo dużo plejtów. Ja trochę ich mam, ale nie jestem pewien, czy ich starczy. No dobra, chyba to mamy, teraz trzeba to połączyć jakoś, tylko muszę to zrobić z głową, bo to jest taka rzecz, która się wydaje nie do skopania, ale ja już wiem z własnego doświadczenia, że wszystko można skopać i się zastanawiam, jak to połączyć, żeby tu nie było żadnych przesunięć. Okej, powiedzmy, że mamy to. Oczywiście ja wiem, że ja będę musiał to jeszcze troszkę zmodyfikować, żeby tutaj powciskać w tych krańcach plejty tam, gdzie trzeba, ale najpierw przymierzmy to, bo ja w ogóle tutaj nie robiłem żadnych przymiarek. Możliwe, że kompletnie coś skopałem. Wydaje mi się, że to wszystko wyliczyłem idealnie, ale biorę pod uwagę taką opcję, że za chwilę jak to przemierzę do miasta, okaże się, że ta ulica w ogóle jest totalnie z dupy i nic tutaj nie będzie pasować. No i brawo Latkens, miałeś rację. Ulica jest totalnie z dupy, gdyż zapomniałem o tym, że tutaj przed tymi białymi plejtami powinna być jeszcze jedna warstwa plejtów szarych, tak? I z jednej i z drugiej strony, dlatego ta ulica, jak widzicie, jest zbyt wąska. No nic, taki już los Latkensa, że Latkens sobie lubi utrudniać życie. No i tak, jak myślałem, bardzo szybko się skończyły te plejty. Nawet nie wystarczyło mi na jedną tą stronę, a jeszcze jest potrzebna druga. Jest problem, ale wiem, skąd można trochę tych plejtów uzyskać. Brawo Latkens, dzięki temu super sprytnemu manewrowi wyłuskaliśmy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem plejtów. Wow! Okej, trzeba dalej kombinować, skąd powyciągać te klocki. Myślę, że możemy je powyciągać z miejsca, w którym ulica jest totalnie płaska i zamiast tych plejtów 1x2 można wykorzystać na przykład dłuższe plejty, bo one nie muszą być wtedy w ogóle elastyczne.
chciałbym, żebyście zrozumieli, że tego typu przebudowy są mega problematyczne. I chyba najlepszym przykładem na to będzie to, co mi się tutaj wydarzyło w tym fragmencie ulicy, którego w ogóle nie ruszałem, ale no gdzieś tam został dotknięty przez to wszystko, że to jest połączone. I no teraz mam duży problem, żeby w ogóle spasować tą ulicę w taki sposób, jak miałem spasowane. Bardzo dużo syfu tutaj narobiłem. Niestety cały ten fragment i z tej strony, i z tej strony będzie do poprawy, a nie wiem nawet, czy po prostu nie do wybudowania od nowa, bo niektórych rzeczy ja już tutaj teraz tak nie wsadzę, ale nie będę się tym dzisiaj zajmował, zajmijmy się tym mostem, to sobie zostawimy na ostatni odcinek farmy i na to, co będzie tutaj. Mam nadzieję, że uda się to przywrócić do stanu, w jakim było poprzednio. No dobra, ulica jest gotowa. Teraz trzeba to połączyć z tym, co mamy i właściwie to jest nasz most. No nie, to tak nie będzie wyglądać, ale to jest podstawa, od tego zaczniemy. Połączone w końcu, tak. Zobaczcie, jaki wielki kloc tutaj jest. To wszystko jest połączone ze sobą, aż tam do ściany. Nigdy czegoś takiego długiego nie zbudowałem z Lego. Co dalej? Teraz trzeba się zająć tymi torami. Musimy je przymocować z powrotem tak, jak były. Podnieść jako tako, zabudować i zobaczyć, w jaki sposób możemy je połączyć z ulicą. To jest najmniej pewny element tego całego planu. Mój pierwszy wniosek jest taki, w sumie tak jak myślałem, że tu jednak będzie zbyt duża przerwa między tą ulicą a torami, więc trzeba będzie to wszystko minimalnie przesunąć, używając tego obrzydliwego kawałka elastycznych torów. Dobra, próbowałem to zrobić poza kamerą, ale no, wyglądało to źle i chyba zostanę z tym, co mam. Trzeba będzie tutaj sporo się nakombinować, jak zagospodarować tą przerwę między ulicą a torami i nie wiem jeszcze, jak to zrobić, czy po prostu przedłużymy ulicę. No, na pewno trzeba będzie to po prostu przetestować. Prototyp numer jeden to jest coś takiego, jak widzicie, poszerzyłem po prostu tą ulicę używając tych samych brików 1x2 i tutaj gdzieś w pewnym miejscu jest brik snotowy, tak żeby można było to zaczepić pod te tory. Dużym minusem tego rozwiązania jest to, że jeżeli bym chciał to zrobić na całą szerokość torów, no to potrzebowałbym, kurde, gdzieś drugie tyle takich brików, żeby to dociągnąć do tego momentu. No ja ich tyle nie mam i nie wiem, czy chcę tyle ich kupować, ale zobaczmy, jak to by wyglądało. Jakoś to się trzyma, ale podejrzewam, że jakość jest tutaj kluczowym słowem, bo
jest tutaj sporo naprężeń, sporo rzeczy jest krzywo, więc jak tylko zacznę coś tutaj więcej przy tym grzebać, to to się prawdopodobnie rozleci. A druga rzecz jest taka, że czy to tak naprawdę można nazwać jednym mostem? Ciężko powiedzieć. To się łączy gdzieś na środku, ale do pewnego momentu idzie osobno. I nie wiem, czy da radę coś z tym zrobić, to chyba będzie musiało tak zostać, bo jednak skos ulicy jest lekko zaokrąglony i z torami czegoś takiego nie zrobimy. Dobra, ponieważ mam naprawdę bardzo mało czasu i jeszcze jeden duży problem, o którym zaraz wam powiem, uznałem, że trzeba zrobić cokolwiek w tym odcinku, bo na pewno nie ogarniemy dzisiaj tematu tych torów. Tu jest dużo rzeczy do wykminienia. Mam nadzieję, że mi też trochę doradzicie i na pewno będzie to turbo czasochłonne. Dlatego zająłem się tutaj barierkami i też kombinuję, jak zasłonić tą dziurę pod mostem. Chciałbym, żeby to były cegiełki, bo te cegiełki, one idealnie właśnie nadają się do takich klimatów mostowych, nazwijmy to, ale nie wykminiłem jeszcze, jak to zrobić dobrze, żeby wyglądało to jakkolwiek bardziej płynnie. Bo takie schodkowe cegiełki, no, to nie jest coś, co mnie do końca satysfakcjonuje, ale nie wiem, czy da radę tutaj wymyśleć coś lepszego. Jeżeli macie jakieś pomysły, to piszcie. Mam duży problem z tym, że ja używam takiego wielgachnego światła. To jest żarówka, no nie widzieliście takiej wielkiej żarówki. Patrzcie. I to grzeje tak, że ja się cały pocę i normalnie sobie po prostu otwieram okno i da się z tym przeżyć, ale dzisiaj jest turbo wichura i jeżeli bym otworzył okno, to ono prawdopodobnie wyleciałoby z zawiasów. Dlatego też nie jestem w stanie spędzić w Lego Roomie tyle czasu, ile normalnie. Ten odcinek prawdopodobnie będzie trochę krótszy i na pewno nie zrobimy tutaj nawet połowy tego, co planowałem. Dobra, ogarnąłem chociaż tą barierkę, żeby ona była ciekawsza, a nie znowu te same elementy, które były tam w moście kolejowym. Myślę, że takie spoko, wykorzystałem takie dziwne elementy, które kupiłem właśnie kiedyś z myślą o tym moście. Oczywiście trochę mi ich brakuje, ale i tak nie będę robił barierki z tej strony, no bo nie wiem jeszcze, jak ten most będzie tutaj wyglądał właśnie w tym miejscu, no bo będę chciał jakoś to połączyć z tymi torami. Nie wiem, czy to jest w ogóle możliwe. Przemurzdzę to i wrócimy do tego za jakiś czas. No i kurde, muszę już kończyć, naprawdę jestem zły na siebie, że tak mało zrobiłem w tym odcinku, ale wykańcza mnie to światło i generalnie jest już 3:00 w nocy, a ja mam jeszcze sporo montażu, także spokojnie dokończymy ten most, tutaj naprawdę jeszcze dużo się będzie działo. Ważne, że to zaczęliśmy, ja nigdy nie liczyłem, że to się uda zamknąć w jednym odcinku. Napiszcie, jakie macie pomysły, jak sobie poradzić z tym łączeniem torów, jak sobie poradzić tutaj z zabudowaniem tego w jakiś elegancki sposób, uwzględniając ten płynny zjazd. I co generalnie sądzicie o takim moście? Moim zdaniem most tego typu jest bardzo ładny, ale ma dużo właśnie takich problemów czysto konstrukcyjnych. A jeżeli się zastanawiacie, jak on się trzyma, no to on się trzyma bardzo dobrze, mimo tego, że nie jest w ogóle zaczepiony na żadne study. Po prostu sam fakt, że ta część jest tak duża i ciężka,
powoduje, że on leży tak jak powinien. On się prawie w ogóle nie rusza, jest wszystko stabilne. Aczkolwiek nie wiem, czy tutaj gdzieś na dole, na samym środku nie dam jakiś kolumn, bo aktualnie żadnych tutaj nie ma. Myślę, że nie jest to konieczne, ale też nie zaszkodziłoby, bo gdybym tutaj mocniej pchnął ręką na środku, no to by się to zapadło. Chociaż wydaje mi się, że nie będzie tutaj problemu z tym, żeby postawić jakieś autko, to jest za mała waga. W tym tygodniu wybieraliśmy imię dla ducha straszącego nad cmentarzem. Wybrałem propozycję Gostek od użytkownika Lego Jan. Gratuluję, witamy Ciebie w rankingu. A dzisiaj do miasta dołączą aż trzy postacie. Pierwszą z nich będzie Ananas. To jest figurka stworzona przez Ananasa właśnie z okazji zwycięstwa w konkursie. I myślę, że pora zaludnić nasz cmentarz. A drugi ziomeczek to postać nazwana w Starym Mieście Waldek Szperacz. Niech on sobie tutaj poszpera. Starczy już tam ludzi na tym cmentarzu, nie będziemy też dodawać tutaj nikogo jeszcze na most, bo most jest w budowie, więc myślę, że możemy dać kogoś na dach budynków. Dawno nie dodawaliśmy do miasta nowego rabusia, więc wyciągam takiego oto typka. Klasyczny rabuś z taką mocno zaciętą miną, chyba wściekłą nawet. I możemy zrobić podobną scenkę jak w poprzednim Lego mieście, gdzie tutaj jakiś ziomuś próbował się włamywać. Wymyślcie mu imię. I to wszystko na dzisiaj. Mocno okrojony odcinek, chociaż i tak wyszedł dość długi, jak na tyle, ile zrobiliśmy, ale no sam sobie trochę pokomplikowałem życie, jak to ja. Ale spokojnie, niedługo do mostu wrócimy i mam nadzieję, że zrobimy coś naprawdę fajnego z nim. Bo most jest takim punktem centralnym dla miasta i on musi po prostu wyglądać dobrze. Tyle ode mnie. Dzięki. Na razie. Cześć.